Proszę Państwa, uwielbiają być oszukiwani, no w ten sposób, żeby dać się zwieść, dać się oszukać. No niestety, nawet duże pieniądze, no tam ja nie mówię, że do szkoły teatralnej zaświnie się, ale lekarzom też dawało się. Jakie największe prezenty się lekarzom dawało? Czekolady, szampany, no. Koniaki te bułgarskie. Czekolady, szampany, koniaki. Także nawet lekarz już oszukiwał tego pacjenta, mówił, że dobrze tylko, będzie. Jest tylko perturbki, ale to w czasach komunizmu. Tak, no. Szczególnie popularne były koniaki bułgarskie Slanczek Briak, czyli Słoneczny Brzeg. Tak, czyli że widzicie Państwa, człowiek nawet dawał się oszukiwać, płacąc czekoladą, pieniędzmi. A ty wiesz, że czekolada była rzadkością. Rzadkością była, tak, tak. Szczególnie ta taka wielka z orzechami, nigdzie jej nie było. W sklepach mogłeś całą Warszawę tak. obejść. Żadnej czyli mogłeś, słuchaczu, całą Warszawę obejść. I czekolady nie znalazłeś w stanie wojennym też. Nie znalazłeś także zwykłej czekolady tak, nawet gorzkiej. Także, słuchaczu, nie znalazłeś nawet zwykłej czekolady, nawet gorzkiej. Ale tam na Marszałkowskiej był taki sklep z czekoladą, Goplana się nazywał, to w stanie wojennym, jakoś tak po stanie wojennym. Ale tam były kolejki po 2 kilometry. Po 2 kilometry. Proszę Państwa, ja kupowałam tam różne słodkości, ale muszę Państwu powiedzieć, że na górze przyjęłam chrzest. Tam gdzieś nad Goplaną, tam bracia mieli takie mieszkanie, 4 ogromne pokoje, gdzieś tam na strychach. Tam była wanna, piękny wykład. Ja tam byłam ochrzczona na ulicy Marszałkowskiej. A także, ja przeszedłem wedle żydowska, jestem tą warszawianką. No mów. Ale nie kłam. No. Wedlu na Grochowski, ponieważ kiedyś mnie matka wysłała, bo imieniny organizowała i chciała mieć jakieś słodycze. I ja w stanie wojennym stałem 8 godzin w wedlu, żeby jakąkolwiek nawet bombonierkę z czekoladą, stówkę znaleźć, bo tam była kolejka do wedla na Grochowski, niedaleko, proszę Ciebie, ronda wiatraczna, która miała kilkaset metrów długości. A no właśnie. No. A jak kiedyś mnie proponowano tutaj żywność, bo jakieś pracowałem i bardzo późno do pracy przychodziłem, to ta ekspedientka w moim tutaj sklepie, przy Meksykańskiej, wiesz co mi powiedziała, proszę pana, mamy bardzo dobrą rzecz dla pana. Słucharki wojskowe z magazynu. No może więc, pan sobie poje wieczorem. A no właśnie, no. A ja mówię do nich, przepraszam, ale ja mam słabe zęby. One są tak twarde, że tylko można siekierą je rąbać. No proszę Państwa, bo on ma słabe zęby, które wypadają mu z gęby. Także proszę Państwa, pozdrawiamy serdecznie Państwa pocałunkiem świętym. Czy te słuchawki w tych sklepach za stan wojny? Tak. Ja pamiętam. Jak dzisiaj mamy 4 już marca 2015 roku, to nawet, proszę Państwa, pamiętam kaszankę, którą sprzedawali w takich puszkach litrowych. Także tam, gdzie jest hotel Sobieski, jak się w tym całym systemie tych restauracji przemieszczasz, to tam, człowieku, tam, słuchaczu, kupiłeś też w takim sklepie, no spory nawet sklep, bo nie było tych supermarketów, kaszankę w puszce. No, także oni tutaj nasyłali do Polski, katolickiej Polski, a kaszankę, żeby katolicy jedli kaszankę. Natomiast, proszę Państwa, ja mam doniesienia ze średniowiecza właśnie, że w średniowieczu, jak byli jeszcze ci pierwsi chrześcijanie, że nie jedli tej kaszanki z krwią. No, dlaczego? Dlatego, że apostoł Paweł mówi, powstrzymajcie. W czasie stanu wojennego miałeś taką kartkę na żywność, tam była na przykład mięso z kośćmi było. Także, słuchaczu, miałeś mięso z kośćmi. No, kartka była też na mięso z kością, mięso bez kością, na tłuszcze, na smalce. Kartki były. Także, proszę Państwa, teraz znowu wraca do średniowiecza i do stanu wojennego. Na wernisażach czasem są kartki na bankiecik. Raz niedawno za pani Ludwisi, naszej kochanej Żydóweczki w CSW, Centrum Sztuki Współczesnej, był taki bankiet i ona mi nawet osobiście, pani Ludwisia, dała Ludwisiak, tak? Ludwisiak, pani dyrektorka, nasza kochana Żydóweczka, dała mi karteczkę właśnie na bankiecik, a tam były takie żydowskie potrawy mączne.
Ja myślę, kto to będzie jadł, te takie pieczone bułki, to chyba ten, kto nie zdążył na jakieś mięsko, na jakieś coś takiego. No to wszystko jedli, proszę Państwa, jak leci. Biedna Warszawa katolicka, głodna i chłodna. Wszystko jedli, proszę Państwa, na wernisażu w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, tutaj przy tej trasie Łazienkowskiej. No. Tylko może te pracowniczki takie niepocieszone, bo one po prostu, wiecie Państwo, nic tam nie mogą zjeść, nawet nie wiedzą, gdzie ten bankiet, w którym pokoju, tam gdzieś przy bibliotece, jak i stoją gdzieś na górze, sterczą takie grube baby, pilnujące tych wystaw, żeby kto nie dotknął, żeby kto czego nie ruszył, pilnowały. Ale kto? Hillary Clinton, jak była teraz ministrem spraw zagranicznych. No. Wiesz, co się stało? No. Awaria nastąpiła, rąbnęła o ziemię i dlatego musiała zrezygnować z funkcji ministra, ponieważ ma uszkodzony na wieki wieków amen kręgosłup. Hillary Clinton w